Jacek mówił teraz szybko i głosem stłumionym, który mu załamywał się raz po raz. Tegoż dnia wyjechaliśmy do Europy już jako małżeństwo. Wybacz, że muszę jeszcze na chwilę wrócić do momentu, który wzbudził uzasadnioną czy nieuzasadnioną twoją niewiarę. Mianowicie mniejsza o moje ówczesne uczucia, ale wiedziałem, że popełniłem błąd, chociażby ze względu na wuja. Betty nie podobała się wujowi Dovgirdowi. O naszym wspólnym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych również oczywiście nie wiedział. I dlaczego tak bardzo się z nim liczyłeś? To jest zupełnie proste. Byłem całkowicie od niego zależny, przede wszystkim materialnie. Wiesz przecież, że mój ojciec, pamiętając o swoim nieszczęśliwym pożyciu z nieboszczką mamą, zrobił ten dziwaczny testament. Zapisał wszystko wujowi Dowgirdowi z tym, że ja mam otrzymać spadek dopiero w dniu mego ślubu. Nie rozumiem, przerwała mu. Skoro byłeś już po ślubie, miałeś prawo wejść w posiadanie spadku. Właśnie dzięki temu, co nazwałeś błędem, stawałeś się usamodzielniony. Nie gdyż według testamentu moje małżeństwo wymagało zgody wuja. A więc chodziło ci o pieniądze. Nie tylko o pieniądze spojrzał na mnie gniewnie. Liczyłem się z wujem i dlatego, że żywiłem dla niej wiele wdzięczności. Wychował mnie przecie od małego chłopca. Poza tym miałem się poświęcić karierze dyplomatycznej i tu również wszystko zależało od wuja. Słowem, jak widzisz, nazajutrz po lekkomyślnie wziętym ślubie mogłem uważać, że popełniłem błąd. Zmierzyłam go chłodnym spojrzeniem. Czy nazajutrz po naszym ślubie nie dręczyło cię to samo? Haneczko, jęknął, jak możesz tak znęcać się nade mną? Przecież wiesz, że byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Niesłusznie. Właśnie wtedy powinieneś był wiedzieć, że popełniasz nie tylko błąd, lecz i zbrodnię. Teraz dopiero cię poznałam. Wówczas, kiedy małżeństwo groziło ci utratą pieniędzy i przeszkodą w karierze, rozpaczałeś. Wtedy zaś, gdy narażało cię na śmieszność i kompromitację, mnie, byłeś szczęśliwy. Siła mojej argumentacji była nieodparta. Jacek zwiesił głowę i siedział zupełnie zgnębiony. Jeszcze przed pół godziną wzruszyłoby mnie to, ale teraz powiedziałam obojętnie. Więc ukryłeś przed wujem fakt swojego małżeństwa. Tak, przed nim i przed wszystkimi, którzy mogli mu o tym donieść. Nie było to zapewne rzeczą łatwą. Owszem, zamieszkaliśmy w małej wiosce, w pobliżu kadyksu, gdzie nie mogliśmy spotkać nikogo znajomego. Szczęście w cichym zakątku, wtrąciłem. Była to namiastka szczęścia dla nas obojga, bo i Betty gryzła się wewnętrznie również. Przecież i ona musiała dla mnie zerwać z rodziną. Nie mówiliśmy ze sobą o tym nigdy, ale pomimo nadrabiania minami oboje wiedzieliśmy już, że popełniliśmy szaleństwo. Na usprawiedliwienie mieliśmy tylko to, że byliśmy bardzo młodzi, a ślub wzięliśmy... co tu obwijać w bawełnę? Pijanemu. No, i to, żeście się kochali, podkreśliłam. Nie zaprzeczył. Siedział przez chwilę w milczeniu i powiedział. Pewnego dnia, wróciwszy do domu, nie zastałem jej. Wyjechała nie zostawiła mi najmniejszego śladu. Nie będę ci opisywał tych sprzecznych uczuć, które wówczas przeżywałem. To nie należy do sprawy i nie ma na nią żadnego wpływu. Jeżeli poszukiwałem jej wszędzie, robiłem to z poczucia obowiązku. Wszystkie poszukiwania jednak nie dały rezultatu, chociaż nie żałowałem ani starań, ani pieniędzy. Tak mijały lata i bądź przekonana, że nie przerwałem poszukiwań aż do dnia naszego ślubu. Pamiętasz na pewno twoje własne niezadowolenie z kilkakrotnego odkładania tej daty. Musiałem to robić w obawie, że Betty niespodziewanie się odnajdzie, ale gdy minęło lat pięć, doszedłem do przekonania, że albo umarła, albo w ogóle już nigdy nie da znaku życia. Przyznaj sama, czy nie miałem prawa tak rozumować? Przypuśćmy, ale w żadnym razie nie miałeś prawa zatajać tego przede mną. To jest mój największy grzech, ale haneczko wejdź w moje położenie. Kochałem cię do szaleństwa i bałem się, że gdy wyznam ci prawdę nie zechcesz zostać moją żoną wzruszyłam ramionami dziś nie wiem jak postąpiłabym w takim wypadku, ale nie zmniejsza to twojej winy, po prostu popełniłeś oszustwo w stosunku do mnie i do moich rodziców. Musiałeś chyba w dodatku sfałszować swoje dokumenty, by móc uchodzić za kawalera. Nie, w dokumentach nigdy nie miałem żadnej adnotacji. Nie myśl też, że nie robiłem wysiłków, by uzyskać formalny rozwód. Te jednak również spełzły na niczym. Dlaczego? Skoro cię porzuciła, skoro przez tyle lat nie dała nawet znać o sobie, każdy sąd, a szczególnie jej amerykański, udzieliłby ci rozwodu. To prawda, przyznał Jacek. Żeby jednak rozwieść się, trzeba najpierw być żonatym. To jest przedstawić sądowi świadectwo małżeństwa, a ja takiego świadectwa nie posiadałem. Zabrała je Betty. No. Ale przecież mogłeś uzyskać odpis w tym urzędzie, gdzie wam dano ślub. I Jacek uśmiechnął się smutno. Niestety nie wiedziałem, w jakim urzędzie. Takie miasto jak Nowy Jork posiada ich mnóstwo. Ludzie wynajęci przez mego adwokata przeszukali księgi, jak mnie zapewniał, we wszystkich. Ręczył mi słowem, że zrobili to bardzo sumiennie i nie znaleźli. Cóż miałem począć? Znajdowałem się w takiej sytuacji, że całe moje małżeństwo rozpływało się w jakiejś fikcji. Nie miałem ani żony, ani żadnego dowodu, że kiedykolwiek brałem ślub. Czy w tych warunkach, zwłaszcza, że minął tak długi okres czasu, nie mogłem nabrać pewności, że już nic z tamtego nie wróci, że się nie odezwie? Potrząsnęłam głową przyznaję ci pod tym względem słuszność, ale twoim obowiązkiem było poinformować mnie o tym. Tysiąc razy zastanawiałem się nad tym. Bywały chwile, gdy nawet dochodziłem do przekonania, że pomimo wszystko zgodziłabyś się wyjść za mnie, ale i wtedy zjawiały się refleksje. Po co mam zakłócać twój spokój? Po co mam między nas prowadzać ten przykry ferment? Po co narażać cię na przewidywanie niebezpiecznych komplikacji, w których ewentualność już dawno sam przestałem wierzyć. A jednak zjawiły się teraz, gdy tego najmniej się spodziewałeś. Tak. Nie spodziewałem się ich wcale. Minęło osiem lat. Osiem lat. Któż by mógł przypuszczać, że ta kobieta przypomni mnie sobie, że zjawi się znowu na mojej drodze? Gdzie ona jest? Ach, to nie ma żadnego znaczenia. Powiedział wymijająco: Ważne jest tylko to, że w ogóle jest, że istnieje. I czego ona chce od ciebie? Chce, żebym do niej wrócił. Chyba jest szalona, jak to? Przez osiem lat gdzieś włóczyła się po świecie, prowadziła się, jak mam prawo przypuszczać, nie jak Westalka, i teraz na jej nie palce masz do niej wracać? Twierdzi, że mnie kocha. Więc wróć do niej. Wolałbym palnąć sobie w łeb.